Tak, szkolenie pracowników Urzędu Gminy w Pucku w związku z zakupem defibrylatora zewnętrznego, automatycznego, który znajduje się tutaj w Urzędzie Gminy, został zainstalowany przy sekretariacie. Będzie mógł być w każdej chwili użyty, czy to przez pracowników Urzędu Gminy, czy przez mieszkańców, którzy przychodzą tutaj do Urzędu Gminy. Zostało przeszkolonych około 50 pracowników z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz użycia defibrylatora automatycznego. Włączamy urządzenie. Nie, włączamy urządzenie. Słyszamy, co on mówi. Tryb szkoleniowy. Wezwij pomoc. Wyjmij elektrody z opakowania. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Analiza rytmu serca w stołku. Nie dotykaj pacjenta. Teraz urządzenie sprawdza, co jest konieczne. Zalecane. Ładowanie. Odsuń się. Nie, czekamy. Naciśnij migający wstrząs 1. I teraz zrealizowany. Zrealizowany. Rozpocznij rezygnację. Może być tak. Teraz jest przypadek, kiedy jest jedna osoba, odchylamy, zatykamy nos, wdmuchujemy. Jak pan ocenia ich przygotowanie w dniu dzisiejszym? Co niektórzy pracownicy, jak mi dzisiaj powiedzieli, mieli już do czynienia i robili resuscytację krążeniowo-oddechową, czy to w formie szkoleń, czy podczas działań. Uważam, że na pewno takie szkolenia są przydatne i systematycznie będziemy starać się powtarzać, robić takie szkolenia tutaj dla pracowników. Wszyscy są tacy, że świadków mamy pełno. Każdy jest ten, ale żeby ktoś coś robił, to nie. To w tym momencie każdy ucieka, nie widzi. Ale popatrzeć? Każdy jest zainteresowany. No taką mamy mentalność, takimi jesteśmy ludźmi. I dwa. Raz. Dwa. Rączki trzymamy cały czas. Jak on robi pani wentylację, to cały czas trzymamy na ten. Robimy. 30. Kontynuuj. 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 Bo może ta osoba ma jakąś cukrzycę, inne choroby i chwytamy ją za barki i mówimy: halo, słyszy mnie pan, co się stało, proszę otworzyć oczy, czy pani, proszę otworzyć oczy. W ten sposób. Tak jak tutaj wcześniej było. Wołaj o pomoc. Wołanie o pomoc, to tak jakbym państwu powiedział teraz: proszę mi przyjść tutaj pomóc. Widzimy na terenie gminy Puck, zaczyna być coraz więcej takich urządzeń. Coraz więcej urządzeń, są już urządzenia zakupione przez Ochotnicze Straże Pożarne. Jest taki defibrylator w OSP Łebczu, Mieruszynie, Strzelnie, Starzynie, Leśniewie. Również znajduje się w Żeliszczewie. Także liczę na to, że będziemy pionierami w gminie i damy przykład innym gminom w Polsce, żeby takie defibrylatory się znajdowały w naszych wszystkich sołeckach 27. Patrz, słuchaj, staraj się wyczuć obecność prawidłowego oddechu. Nie pomyl oddechu agonalnego, o którym właśnie państwu powiedziałem przed chwileczką, z prawidłowym oddechem.